Cóż tu powiedzieć o takim poranku? Zimno, wieje, a ja znowu w tym samym miejscu. No nie, nie w tym samym. Dawno to nie byłam, bo było tak zarośnięte, że się w ogóle tutaj nie zagłębiałam. Ale teraz wygolone. Moja polanka wygląda tak. Trzeba będzie poczekać na tamte obrazki zarośniętej, cudnej poranki. Troszkę się tu ukryłam, ale obawiam się, że wiaterek będzie zagłuszał moje mądrości. A wczoraj wpadł mi w ręce taki piękny cytat. Oczywiście to tłumaczenie, więc takie jest, można powiedzieć, chropowate. Ale po angielsku nie ośmieliłabym się tego przeczytać. Często najbardziej hojni to ci, którzy nie mają pieniędzy. Najmądrzejsi ci, którzy nie mają dyplomu. Najuprzejmiejsi ci, którzy najbardziej zranieni. No oczywiście każda część tego zdania nadaje się do oddzielnej analizy. Ale ciekawe teraz, jakby sobie zadać pytanie, w której grupie my jesteśmy. Czy jesteśmy hojni, mimo że pieniędzy nie mamy za dużo? Czy tacy mądrzy, chociaż ciągle myślimy, o, z tym wykształceniem naszym to tak poszło różnie. Ale mądrzy jesteśmy. A może potrafimy być wrażliwi, uprzejmi, mimo że zostaliśmy zranieni nie raz, nie dwa. No ja takie pytanie sobie snuję dzisiaj po głowie. Ale oczywiście nie będę tu ujawniała, w jakiej to grupie chciałabym się znaleźć, albo w której jestem na pewno. Piękna myśl, która przywodzi refleksję, że właściwie człowiek, który jest obciążony doświadczeniami, czasami bardzo, bardzo dotkliwymi, bardzo często to jest ten, który się nie wynosi, który potrafi zrozumieć innego, który by jest empatyczny, współczujący i tak dalej. A bywa też, że ci, którzy tych doświadczeń bolesnych mają mało albo w ogóle, roztuliwiają się nad głupstwem i właściwie mało kogo widzą poza sobą. Bywa tak też. A najmądrzejsi ci bez dyplomów? Ach, jakże często to bywa, że ten z dyplomami ma wiedzę ogromną. Ale przepraszam za takie dosadne słowo, ale jest głupi, bo brakuje mu tej wiedzy najważniejszej. Tej, która potrafi zauważyć każdego. Tej wiedzy, która pozwala być człowiekiem przez duże C. A i tak dalej, i tak dalej. Najuprzejmiejszy. To oczywiście w tym tłumaczeniu chodziło zapewne o tego człowieka, który właśnie umie zauważać innych. Mimo że sam był zraniony, poniewierany, niedoceniany i tak dalej. Piękny cytat, piękna myśl do rozważań na poniedziałkowy poranek. Rączki marzną, komarów ani widu, ani słychu. Cudowny poniedziałkowy poranek. Jak przejrzałam kilka moich filmików wczoraj, zaśmiałam się, zachichotałam, bo każdy zaczyna się. Jaki piękny, cudowny, jaki piękny, no, 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 no.
No jak kogoś zemdli, to zawsze może przecież wyłączyć i przerzucić na coś innego. I ten wybór to jest cudowna rzecz. Bo nie wszystko wszystkim musi odpowiadać. I to jest piękne. A Polanka dzisiaj przy tych zachmurzonych, przy tym zachmurzonym niebie wygląda cudnie. Idzie tylko jedna odważna dziewczyna, a wszyscy się pochowali, bo dziś naprawdę roczy marzną, a te kwiatuszeczki jeszcze takie, niech nas ożywią troszkę. No i właśnie filmiki moje będą teraz krótsze, coraz krótsze, a ta ścieżka cudna, pamiętam jak ją obserwowałam. Na wiosnę, no i jakieś tu owoce są. I tak czekałam, kiedy się tak zazieleni cudownie. A teraz proszę bardzo, jakie tutaj śliczności. A teraz się zazieleniło, a zaraz się zabrązowi, zakolorowi. Teraz będzie cudnie. Piękna moja polaneczka, jak stąd wygląda ładnie. Dzisiejszy budzi w nas refleksję. Czy potrafimy być hojni? Czy potrafimy być uprzejmi, życzliwi? Mimo, że życie nas doświadcza na różne sposoby. Ale tak myślę sobie tutaj jeszcze, że nigdy nie ma żadnego usprawiedliwienia. Nawet jeśli jesteśmy poranieni na maksa, to nie jest żadne usprawiedliwienie, żeby poniewierać drugim człowiekiem. Nigdy. Przenigdy. Mój ból, moje poranienie może być usprawiedliwieniem dla poniewierania innego człowieka? Ach, nigdy. No i co z tymi dyplomami? Wszystko właściwie na ten temat powiedziałam. Można mieć kilka fakultetów i po prostu być głupim. Mimo ogromnej wiedzy. Ha, ha, ha. Piękna sceneria. A dziś jeszcze na Instagramie wpadła mi piękna myśl od pana z Ameryki Południowej. Piękne zdjęcie, pięknej ścieżki. A w tłumaczeniu oby ścieżki prowadziły nas w dobre miejsca. No niech nas prowadzą w ten nowy tydzień dobrymi myślami. Wszystkie ścieżki niech nas prowadzą w dobre miejsca. Taka ścieżeczka też niech prowadzi w dobre miejsca. Pięknego, radosnego dnia. I trzeba się cieplutko ubrać, bo przyszedł taki nieoczekiwany chłodek.